지난 6일 폴란드의 K9PL 자주포와 K2 표전차의 초도 물량이 도착했습니다. 이에 관해 거의 모든 폴란드 매체에서 특집 방송을 내보냈는데요. 특히 폴란드 안제이 두다 대통령, 한국에서 훈련받은 포병부대 장교 등 관계자들이 K2를 보면서 한국을 반드시 붙잡아야 하는 이유에 대해서도 상세하게 다루는데 한번 자세히 알아보겠습니다. 폴란드군의 로만 폴코 장군은 국영 매체 TVP를 통해 어째서 한국 무기가 최고의 선택인지 상세하게 밝혔습니다. Tak naprawdę rzeczywiście mamy do czynienia z nową erą, jeżeli chodzi o wojsko polskie. No, patrząc nawet na broń pancerną, definitywnie minęła już epoka czterech pancernych. Sprzęt postsowiecki odszedł w niepamięć. Trochę wymusiła to Rosja. Myśmy przekazali Ukrainie postsowiecki sprzęt, który w rękach Ukraińców zrobił swoją robotę, dobrą robotę, pozwolił Ukrainie się obronić. No ale te pustki, te luki wypełniliśmy nowoczesnymi technologiami. Nie sięgaliśmy już do tych przestarzałych. I to, co jest dzisiaj siłą polskiej armii, to świetnie wykształceni ludzie i nowoczesne technologie. Bardzo dobrze, że nie kupujemy byle czego, tylko rzeczywiście amerykański sprzęt, najnowocześniejsze uzbrojenie perspektywiczne, które przez lata będzie stanowiło o sile naszej armii, i koreański, który pozwala rozwijać również polski przemysł obronny, ponieważ no tak naprawdę to jest kooprodukcja K2, Krab, K9, otóż armatohaubice, czołgi, które posiadamy, które pozyskujemy, te, które otrzymaliśmy dzisiaj, to przede wszystkim nowoczesne systemy kierowania ogniem, ogromna manewrowość, odporność na uderzenia przeciwnika i rzeczywiście też systemy obrony, czyli ten możliwość obrony czołgu za pomocą chociażby systemu CAPS, tego koreańskiego. Polega to na tym, że przede wszystkim jeżeli pocisk jakiś typu dron jest skierowany w stronę takiego czołgu, to odstrzeliwane są przeciwpociski, które je niszczą. Myślę, że to wszystko będzie stanowiło o sile naszej armii. Będzie stanowiło po pierwsze czynnik odstraszania. Po drugie, te pierwsze egzemplarze pozwolą przeszkolić kadry do tych kolejnych zasobów, które przyjdą, i pozwoli na rozwój jednak polskiego przemysłu obronnego, no, który w kooperacji z koreańskim, no, z pewnością będzie zmagał się i rósł, i swoje możliwości, myślę, będzie również poprzez swoje możliwości zasilał inne państwa NATO. 이에 대해 폴란드 현지 매체는 군사협력의 시작이자 방위산업에 새로운 기회가 열렸다고 평가했는데요. 폴란드 군사 전문 매체 디펜스 24에서도 폴란드는 한국 무기의 수혜국일 뿐만 아니라 유럽 전체를 위한 산업협력의 허브가 될 수 있는 기회를 얻었다며 한국 방산이 폴란드에 얼마나 중요한지를 언급하기도 했습니다. Tak naprawdę rzeczywiście mamy do czynienia z nową erą, jeżeli chodzi o wojsko polskie. No, patrząc nawet na broń pancerną, definitywnie minęła już epoka czterech pancernych. Sprzęt postsowiecki odszedł w niepamięć. Trochę wymusiła to Rosja. Myśmy przekazali Ukrainie postsowiecki sprzęt, który w rękach Ukraińców zrobił swoją robotę, dobrą robotę, pozwolił Ukrainie się obronić. No ale te pustki, te luki wypełniliśmy nowoczesnymi technologiami. Nie sięgaliśmy już do tych przestarzałych. I to, co jest dzisiaj siłą polskiej armii, to świetnie wykształceni ludzie i nowoczesne technologie. Bardzo dobrze, że nie kupujemy byle czego, tylko rzeczywiście amerykański sprzęt, najnowocześniejsze uzbrojenie perspektywiczne, które przez lata będzie stanowiło o sile naszej armii, i koreański, który pozwala rozwijać również polski przemysł obronny, ponieważ no tak naprawdę to jest kooprodukcja K2, Krab, K9, otóż armatohaubice, czołgi, które posiadamy, które pozyskujemy, te, które otrzymaliśmy dzisiaj. Myślę, że to wszystko będzie stanowiło o sile naszej armii, będzie stanowiło po pierwsze czynnik odstraszania, po drugie te pierwsze egzemplarze pozwolą przeszkolić kadry do tych kolejnych zasobów, które przyjdą, i pozwoli na rozwój jednak polskiego przemysłu obronnego, no, który w kooperacji z koreańskim, no, z pewnością będzie zmagał się i rósł, i swoje możliwości, myślę, będzie również poprzez swoje możliwości zasilał inne państwa NATO. 안제이 두다 대통령도 방위산업 발전에 관해 이야기했는데요. 그는 한국 방산의 기술력은 이미 검증된 바와 마찬가지이며 폴란드의 협력을 통해 더욱 발전해 나갈 수 있다는 점과 폴란드의 생산기지를 세워 유럽으로의 진출도 원활하게 할 수 있을 것이라고 했는데요. 디펜스 24도 이 문구를 인용하며 한국 방산은 유럽 시장 진출 확대를 원한다며 한국은 지리적으로 계약 이행 장소와 가까운 곳에 유럽 공급망을 구축할 파트너가 필요하다.
폴란드가 그 역할을 할 수 있다고 강조했는데요. 로만 폴코는 폴란드 일각에서 제시되는 한국에 그렇게 많은 돈을 투자할 이유가 있는가에 대해 이렇게 답했습니다. No właśnie, panie generale, przez wiele lat polską armię i jej zasoby redukowano. Teraz szybko musimy to nadrobić, bo to są ogromne wyzwania z pewnością, czasochłonne, pracochłonne, a czasu za bardzo nie ma, bo my musimy być silnym państwem w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. Jesteśmy państwem frontowym. Chcemy wydać 10 miliardów złotych na zbrojenia, na wzmocnienie polskiej armii. Powiedzmy o tym, co jeszcze. To jest naprawdę konieczność. Polska marynarka wojenna tonęła, no teraz mamy mieczniki. Siły specjalne, z którymi jestem mocno związany i też walczyłem o to, były pozbawione tego wymiaru powietrznego. W końcu otrzymały chociażby śmigłowce typu Black Hawk, a do wsparcia będą Apache. Bez tego się nie da skutecznie prowadzić działań ofensywnych, specjalnych, a przynajmniej zakres tych możliwości jest mocno ograniczony. Polskie lotnictwo będzie miało samoloty F-35, które są w stanie pokonać przestrzeń i możliwości systemów obrony powietrznej rosyjskich. Czołgi Abrams, które słyną z wytrzymałości i z tego, że są odporne na jakiekolwiek uderzenia, wręcz nawet mówi się o nich, że są niezniszczalne, wraz z tymi czołgami K2. Armata haubice, polska artyleria, do tego Warmate'y, które produkujemy, drony. No rzeczywiście polska armia naprawdę teraz dokonuje prawdziwego przeskoku technologicznego. Do tej pory było takie zwijanie, było dużo pięknych zapisów w różnego rodzaju dokumentach normatywnych, a w istocie redukowano, a nawet likwidowano jednostki i to w szczególności bardzo bolało, kiedy były redukowane na tych najbardziej zagrożonych kierunkach w rejonie chociażby przesmyku suwalskiego. Suwalki 지역은 육지에 있는 협소한 길이기 때문에 전차의 무게가 가벼워야 안전하게 이동할 수 있습니다. 폴란드로 입고된 K2의 모습을 보기 위해 방문한 덴마크의 무기 제조업체 부사장 모겐센은 관계자들이 K2의 내부에 강철 대신 철과 복합 소재를 섞은 합금을 사용해 무게는 줄이고 공간을 확보함과 동시에 찌그러지지 않고 유사시에 앱스 설치가 가능하도록 편하게 설계된 점을 극찬했습니다. 또한 유럽 수출 확대를 위한 전진 기지로서의 위치가 얼마나 중요한지에 대해서도 들을 수 있었습니다. Zatem wzmacniamy się na lądzie i w powietrzu, także na morzu. Niszczyciele min także są produkowane. Ostatnio oddany do marynarki wojennej, już do służby. Dziś prezydent mówił, że ta dostawa to początek i niewątpliwie jest tak, ale nie tylko zakupów, ale także współpracy wspólnej w zakresie produkcji sprzętu wojskowego. My czekamy jeszcze na te wyrzutnie wieloprowadnicowe Chunmun. One dotrą w przyszłym roku. Jak ten rok będzie wyglądał, jeżeli chodzi właśnie o dostawę sprzętu zakupionego? To jest dobry początek i to jest mocny początek, bo widzimy, że jeżeli coś się mówi, to się to dzieje w praktyce. Do tej pory bardzo dużo się mówiło, niewiele się w istocie działo. Tak, Chunmo to jest Hajmarsy, to rzeczywiście jest też odpowiedź na te zagrożenia, które obserwujemy w Ukrainie, gdzie rzeczywiście Hajmarsy zmieniły właściwie sytuację na polu walki. Rosjanie już tak odważnie nie atakują wojsk ukraińskich, dlatego też pewnie posuwają się do tych działań ludobójczych, które są powodowane tym, że Ukraina do tej pory nie ma jeszcze takich możliwości, żeby uderzać w głębię operacyjną sił rosyjskich. Ale myślę, że to również się zmieni. Polska armia mocno się modernizuje. Naprawdę przy takim podejściu, przy takim działaniu możemy czuć się bezpieczni. Teraz, kiedy Putin bardzo mocno zredukował swoje zdolności bojowe, a właściwie pomogli mu w tym Ukraińcy, niszcząc dużą część jego potencjału obronnego. To jest bardzo ważne, to jest też sygnał dla naszych europejskich partnerów sojuszu NATO, że realizujemy ten punkt, który mówi sojuszu o budowaniu zdolności obronnych. Jesteśmy silni, Polski nie opłaca się atakować i Polska na pewno nie zrezygnuje. Defense24는 폴란드 국방 관계자들이 이렇게까지 강조하는 이유로 현재 많은 중 북부 유럽 국가도 한국 무기를 기다리고 있다며 폴란드가 적시에 적절한 조치를 취하지 않으면 폴란드 대신에 체코나 노르웨이, 슬로바키아에 유럽의 허브가 설립될 수 있다고 설명했습니다. 한국 무기의 유럽 수출에 반드시 폴란드가 전진기지이자 거점이 되어야만 한다는 강한 의지를 내비친 것이죠. 또한 폴란드 포병부대의 전차 소대장의 인터뷰를 통해 폴란드 승무원들은 어떻게 생각하는지 들을 수 있었는데요. 포병부대 야쿠브 중위는 K2는 확실히 에이브람스 탱크보다 가볍다. 내가 아는 대로 폴란드 북동부에 탱크를 배치한다고 했을 때 K2는 가장 논리적인 해결책이다. K2는 확실히 차세대 전차다.
탱크 자체에 대한 작업 편의성이 훨씬 더 향상되어 있다. 그리고 현대 전장에 더 적합한 전차 시스템이 필요하다는 것은 부정할 수 없는 사실이다. 라며 K2를 관찰한 소감을 밝혔습니다. 폴란드는 한국 광산을 등에 업고 자국 방위 산업의 발전까지 이루고자 하는 걸 알 수 있는데요. 수십조 원의 무기를 구매하는 만큼 한국에 기대하는 바가 많은 것 같습니다. 부디 폴란드의 기대에 부응함과 동시에 두 나라의 우정이 언제까지고 이어질 수 있길 기원합니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.